Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz. W tej części materiału chciałem przedstawić modyfikator, który nazywa się Solidify. Jest to modyfikator, który jest bardzo przydatny do modelowania różnego rodzaju powierzchni posiadających swoją własną grubość. Dodaję teraz na scenę zwykłego plane'a i na przykładzie tego plane'a pokażę, o co chodzi z modyfikatorem. A więc modyfikatory, dodaję modyfikator, Solidify. Być może nie widać tego zbyt wyraźnie, ale jak powiększę, łatwo się zorientować, że w tym miejscu pojawiły mi się tak jakby dwa plane'y. Nie są to dwa plane'y dokładnie, a jeden plane, który dodatkowo posiada grubość. Grubość w modyfikatorze jest określona parametrem thickness, a więc jeżeli ją zwiększę, to zostanie do mojego plane'a dodana dodatkowa geometria. Proszę zwrócić uwagę, że ten plane nadal jest tylko zwykłym plane'em. I co ciekawe, mogę wykonywać na nim różnego rodzaju operacje, a on nadal będzie zwykłym plane'em. Ok? Mogę na przykład zdeformować ten swój kształt, uzyskując jakiś taki dziwny kawał bryły. No i teraz, co można zrobić z takim modyfikatorem jeszcze? Jest tych opcji tutaj całkiem sporo i zacznijmy od początku. Thickness określa oczywiście grubość i jest to grubość, która może być zarówno dodatnia, jak i ujemna. Poza tym, zawsze grubość, którą mam, rozpoczynana jest, że tak powiem, czy też objętość, którą wyciągam tym modyfikatorem, rozpoczynana jest od mojej powierzchni. A więc minus idzie po drugiej stronie, dając mi taką powierzchnię jakby ujemną. Teraz można zmienić tę sytuację, określając tak zwany parametr offset. Offset to jest miejsce, od którego zaczynam generować. A więc jeżeli zmienię offset na przykład na 0, to moja oryginalna powierzchnia będzie znajdowała się dokładnie w środku bryły, która powstaje po dodaniu trzeciego wymiaru, po dodaniu grubości. Offset ustawiony na minus 1 to jest powierzchnia na górze, w tym momencie offset na 1 to jest powierzchnia na dole. No więc w ten sposób można tym sterować. To jest jedna rzecz. Dajmy sobie offset na przykład na 0. Dalej mamy coś takiego jak nazwa grupy wierzchołków. Na razie to pominę. Przejdźmy może teraz do tej opcji crease. Crease to jest taka tajemnicza opcja, o której niewiele osób wie. Natomiast chodzi tutaj tylko o to, że współpracować może ten modyfikator z modyfikatorem subsurf. Jeżeli dodam sobie tutaj jeszcze subsurfa, na przykład przez Ctrl 2, to jest taki subsurf, który ładnie wygładził geometrię, no to teraz tak naprawdę to, co dostaję, to jest efekt modyfikatora Solidify, a później dodatkowo pocięty jeszcze przez subsurfa. I teraz, aby ten subsurf mógł sensownie działać, to mogę w Solidify określić, jak bardzo przyciągana do krawędzi będzie ta wygładzana geometria. Trzeba sobie tutaj przypomnieć, że tak naprawdę są tutaj dwie płaszczyzny, górna i dolna. To jest tak jakby wewnętrzna i zewnętrzna. I mogę określić przyciąganie za pomocą crease'u, o którym mówiłem podczas omawiania tego modyfikatora. Mogę przyciągnąć po prostu jedną ze ścian. A więc teraz tak, włączmy go. I teraz, jeżeli podniosę inner, to w tym momencie zmieniam przyciąganie do wewnętrznej powierzchni, powodując, że geometria rozpłaszcza się na tych wewnętrznych ścianach. Teraz jestem do góry nogami trochę, więc widać, że ona tutaj przybywa, przybliża się do ścian. Tak samo mogę wygładzić geometrię, stosując zewnętrzne ściany. Wtedy mam już bardzo wyraźne przyciąganie do ścian zewnętrznych. Proszę zobaczyć, że do tych ścian tutaj na bokach już mi się cały subsurf zupełnie przykleił, zupełnie na płasko. Mogę dodatkowo jeszcze zrobić to samo na krawędziach. Krawędź jest to takie miejsce, w którym dochodzi mi jeszcze taki jakby prostopadły fragment. I ten fragment również może mieć swój własny crease zdefiniowany w taki sposób, aby przyciągał subsurfa, który będzie gdzieś tam w środku. No więc może takie coś również teraz włączę. I proszę zobaczyć, że rim również na krawędzi przyciąga mi subsurfa bezpośrednio do samego wierzchołka. OK, i teraz mam subsurfa dodanego w środku, natomiast krawędzie tego mesza są całkowicie twarde. Jeżeli dodatkowo jeszcze w toolsach włączę cieniowanie smooth, no to mogę uzyskać całkiem ciekawe efekty. Powiedzmy sobie, że jeszcze troszeczkę rozciągnę wierzchołki w osi X, a te dwa, które są tutaj w osi Z. Teraz to, co otrzymuję, to jest taka dosyć dziwnie wyglądająca geometria. Twardo zakończona, ale miękka bardzo w środku. To jest jedno z zastosowań. Chciałem pokazać na troszeczkę bardziej skomplikowanym przykładzie. Mam tutaj wózek, który modelowaliśmy przy okazji omawiania modyfikatora Mirror. Otóż ten wózek jest nadal tą kulką, która była źródłem lustra, więc można na przykład kulkę lekko przekręcić i spowodować, że wózek się rozpadnie. I teraz, jeżeli do takiego wózka dodam modyfikator Solidify, no to oczywiście dostanie on swoją własną grubość. Zamknijmy w takim razie modyfikator Mirror.
niech on zostanie zwinięty, dodaję Solidify i ustawiam thickness od razu na jakąś zauważalną wartość. Niech to będzie wartość, powiedzmy sobie, tego typu. Widzę, że tutaj są jakieś dziwne rzeczy związane z tym, co dzieje się z geometrią. No i słusznie, widać, że tam była jeszcze jedna płaszczyzna wyekstrudowana troszeczkę niepotrzebnie, więc może zróbmy sobie remove doubles, żeby było wszystko w porządku. I teraz chciałem omówić kilka rzeczy dodatkowych związanych z tym Solidify. Otóż, jeżeli będziemy mieli własny mesh, to oczywiście offset będzie go przesuwał na jedną lub drugą stronę. Ustawię sobie tutaj 0, ale teraz mamy dodatkowo jeszcze coś takiego jak grubość. Otóż widać, że w przypadku takiej skomplikowanej bryły, tam gdzie krawędzie się w różny sposób uginają, grubość ścian, które uzyskuje, nie jest jednolita. No i do tego celu, aby była jednolita, służy taki guzik jak even thickness, czyli równa grubość wszędzie. Weźmy może, wciśnijmy go, widać, że tu jest więcej, tu jest troszkę mniej. Jeżeli wezmę sobie even thickness, w tym momencie mam zachowaną grubość wszędzie. Oczywiście zajmuje to trochę więcej czasu obliczeniowego, więc dla skomplikowanych bardzo brył będzie trwało długo. Teraz mamy tutaj nawet High Quality Normals, to jest dodatkowa opcja pomagająca wyrównać krawędzie. Akurat nie mam takiego modelu, na którym mógłbym to pokazać. Jest niezalecane jej włączanie, ponieważ ona naprawdę wydłuża czas obliczeń. No i mamy dodatkowo jeszcze opcję, która pozwala nam tę krawędź utworzoną pomiędzy ścianami, które dodały grubość, wypełnić albo nie wypełniać. Więc mogę wyłączyć Fill Rim i wtedy mam po prostu zwykłe płaszczyzny, które tworzą mi jakąś dodatkową strukturę dookoła tej mojej oryginalnej płaszczyzny. W każdym razie chciałem na razie mieć wypełniony ten rim, tak zwany ten obszar. I teraz jest jeszcze jedna opcja, taka tajemnicza dosyć, która mówi Material Index Offset. Otóż chodzi tutaj o to, że jeżeli mam materiał na tym moim modelu, jakikolwiek bądź, jakikolwiek kolor, to w tym momencie po dodaniu tej grubości ten materiał może wypełniać również, czy też dotyczyć tego obszaru, który powstał, tego nowo dodanych ścian. Natomiast można te ściany również pomalować, czy też dodać do nich inny materiał. I właśnie chciałem to pokazać. Więc może zróbmy coś takiego. Dodaję materiał do mojego mesha. Na razie mam tutaj tylko jeden z nich, no więc zrobię sobie nowy. Nowy materiał nazywa się 001. Ustawię mu kolor na przykład czerwony. Całość, jak widać, od razu zrobiła się czerwona. Nie ma żadnego problemu. Teraz dodam drugi materiał do tego samego mesha, naciskając znaczek plus i guzik nią. Ten materiał ustawię na kolor zielony. I oczywiście nie widać żadnego efektu, bo całość tego obiektu związana jest z materiałem czerwonym. Zielony jest dodany i jest na razie niepotrzebny. I teraz w modyfikatorze ustalę, że materiał ma być indeksowany liczbą 0, tak jak normalnie, to jest pierwszy materiał, ale rim, czyli te krawędzie, będą indeksowane jedynką. I one będą właśnie miały ten drugi materiał. W ten sposób można dodać sobie elegancko wyglądające materiały do krawędzi. Bardzo prosta sprawa i bardzo szybka. OK, więc to jest modyfikator Solidify i tyle na jego temat na razie. Dziękuję za uwagę.